No i witajcie kochani, już w 16 odcinku z levelowania konta Fishing Planet. Ja jestem Yuken, witam was moi drodzy serdecznie i dziś już mam w tej chwili 27 level, troszkę poeksperymentowałem poza poprzednim odcinkiem. Zaraz wam pokażę wyniki tego eksperymentu i pokażę wam, jaką fajną metodę udało mi się gdzieś tam opracować. W poprzednim odcinku właśnie poszliśmy na białego łosia i myślę, że to był bardzo dobry moment na 26 levelu. Bardzo szybko wbiłem 27 level i myślę, że też i na waszych oczach spokojnie wbijemy 28 level. Ja mam już siatkę pełną, za chwilę będę oczywiście przesuwał czas. Pokażę wam, zobaczcie, prawie 16 tysięcy gotówki, bardzo fajnie moim zdaniem to tutaj wygląda. Jeśli chodzi no tam o koń, to wiadomo akurat słabo, ale generalnie jeśli chodzi o te szczupaki, no to całkiem ładnie, jeśli chodzi o kasę exp, no nie ma tragedii, tak powiem, w porównaniu ze Skalnym Jeziorem, no nie ma tragedii, na pewno coś tam lepiej, no szczególnie, że zobaczcie te niektóre, no i tutaj łososie bardzo ładnie oddają, medalowy szczupak to już w ogóle pięknie, także myślę, że tu bardzo ładnie to wchodzi. Ja, moi drodzy, sobie zobaczę teraz szybko pogodę. No myślę, że na noc i tak czasu nie przesuniemy. Możemy na następny dzień lub na następną noc. Chociaż ten dzień wychodzi, myślę, że lepiej niż nocka. Ale jestem ciekaw, jakby ryby brały też i w nockę. Bardzo jestem tego, kochani, ciekaw. Dlatego nie mam tu jakiegoś konkretnego zdania. Tym bardziej, że chciałbym ten czas też tak przesuwać. I tak nie mamy wyjścia tak naprawdę. Możemy tylko na następny dzień przesunąć. To może od razu na siódmą rano, pobyt 1000 kosztuje, no opłaca nam się, bo to są wyniki poprzedniego, jak widzicie. No, mam na szczęście jeszcze premkę na parę dni, więc tyle kasy zgarnąłem, prawie ponad 5000 expa, no ale niestety będzie trzeba też przedłużyć kajak. No tu nie mamy, moi drodzy, wyjścia. No i cóż, metody są dwie, moi drodzy. Po prostu rzucacie jak leci. Na spinning, ja wam pokażę, jaką mam wędkę. To jest tak, jeżeli macie mało kasy, macie słaby sprzęt, no bo ja gdzieś, będąc na tym Skalnym Jeziorze, miałem plan, żeby kupić lepszy sprzęt, ale teraz będę na sprzęt dopiero kasę odkładać, na sprzęt, który oczywiście będzie nam na Michigan potrzebny. Nie wychodzimy z białego łosia, no bo to się nie opłaca. Natomiast jeśli no nie macie zbyt mocnego sprzętu, tak jak ja, bo tak naprawdę ja bym sobie najchętniej łowił z brzegu. No ale wędkę mam, zobaczcie, do 4 kg, kołowrotek też 4 kg, jeśli chodzi o spławik. No tu akurat kupiłem jedną wędkę, no ale już mi kasy nie starczyło na kołowrotek, więc jakby no ten sprzęt nie jest w stanie wyciągnąć tych ryb. Tym bardziej mój spinning 4,5 kg, zobaczcie, no nie ma rewelacji. Blachę tutaj mamy, blachę tu, kochani, mamy 14-gramową, tą średnią. No to w tej sytuacji, jeśli nie macie niestety zbyt dużych możliwości, no to jedyne, co możecie zrobić, to łowić tylko na kajaku. I to samo później dotyczy się Michigan. Ja liczę na to i będziecie raczej tego świadkami, że na Michigan uda nam się tyle kasiorki uzbierać, że po prostu sprzęt sobie już przygotuję, żeby mieć dwie fajne gruntówki, no i jakiś jeden taki spinning już mocniejszy, no bo ten do 4 kg to też myślę, że na Michigan rady no nie da, nie oszukujmy się. Więc sobie założyłem, że dziś po prostu robię taką misję po prostocie, popływam sobie kajaczkiem, szczególnie, że ten akwen tutaj nie jest duży, więc no nie powinno być problemu, zaliczę przy okazji misję z kajakiem. No i co? No i będę tak sobie łowić, raz na spinning, czasem rekreacyjnie mogę na spławik rzucić. Możecie to porównać, jak to wychodzi, natomiast jak dla mnie stanie i rzucanie na spławik jest słabym wyjściem i to od razu wam powiem. Ja to rzucam często na środek jeziora, czasem są jakieś fajne brania, tak troszkę przy dnie, ale nie na samym dnie. Druga opcja to oczywiście rzucanie tam pod ten murek, pod to drzewo upadłe. Zaraz wam pokażę, tylko nie wiem, jak mamy kajak ustawiony. To trochę kijowo mamy kajak ustawiony, trzeba się, kochani, obrócić. Obróćmy się i zobaczymy, jak to teraz było. Trochę za blisko jesteśmy. No dobra, tak jesteśmy blisko, to pokażę wam, jak ja to jeszcze robię na spławik, aczkolwiek z tym spławikiem powiem wam, że dla mnie to jest, moi drodzy, opcja nudna. Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie opcją nudną jest ten spławik, bo zobaczcie, rzucamy sobie wtedy na spławiczek, mamy
żywce Shiner, mamy 4-0 haczyki, duże, ogromne. Rzucamy sobie tutaj pod to drzewo. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie to jest takie czekanie, można by przysnąć tak naprawdę. Jeżeli ktoś z was coś robi, oczywiście przy okazji na drugim monitorze, no to pewnie takie rzucanie na spławiczek, żeby coś tam zawsze wyciągnąć, jest spoko. Dla mnie to już bardziej się tutaj zabawa włącza, jeśli chodzi o spinning. Chociaż nie jestem jakimś super, wiecie, wielbicielem spinningów, to bardziej mi to po prostu pasuje, bo się więcej dzieje. No i tak naprawdę w ten sposób na tym kajaku wyciągacie sobie rybkę. Ja mam siatkę, a w tej chwili, moi drodzy, 70 kg, bo też ją ulepszyłem i od razu mówię, bo pewnie będą pytania, po co kupowałeś siatkę 70 kg, skoro na następnym levelu będziesz mieć siatkę 90 kg. No to od razu wam, kochani, odpowiadam. Moja poprzednia siatka, czy właściwie to była struna, jak dobrze pamiętam, miała 35 kg, czy 25 kg nawet. Chyba 25 kg, jak byliśmy na Skalnym Jeziorze, tak? To było 25 kg, więc nastąpiła zmiana z 25 kg na 70. I oczywiście dla tych wszystkich, którzy by pytali, co z siatką 90 kg, która pewnie już jest chyba nawet na tym levelu 26 czy 7 dostępna, od razu odpowiadam, nie, moi drodzy, nie kupię tej siatki, kupię dopiero siatkę 120 kg, bo takowa jest, jak pójdziemy na Michigan. Jakby ta 70 kg w zupełności mi wystarczy, zapełniłem ją, jakby te 20 kg różnicy nie robi, a pamiętajcie, że może być, trzeba by też z łowiska wychodzić, wiecie, to są, musicie zawsze to wszystko przekalkulować. I sami widzieliście, co się stało w poprzednim odcinku, jak no, mimo tego, że ja jakoś tam pieniędzy nie wydawałem na głupoty, ale gdzieś już na pewnym momencie ta kasa zaczyna się kurczyć. Szczególnie, że samo wejście na białego łosia jest dość kosztowne, chciałbym wam zwrócić uwagę, bo licencja plus wejściówka, no nie jest to tania rzecz. Nie są to tanie rzeczy, tak? Także, no moim zdaniem, jak już tu weszliśmy, to postaram się tu parę dni ładnych spędzić. No i po prostu na maksa to jakoś to się coś tutaj z rzymką dzieje dziwnego. No tak, no bo ten kajak, tak. Widzicie? I to jest właśnie przykład, że ta metoda według mnie się kompletnie nie sprawdza, bo to jest takie czekanie, takie żmudne, ten oczywiście kajak musimy mieć bez kotwicy, to jest bardzo ważne, żebyście nie, jak macie słabą wędkę, żeby nie mieć kotwicy zarzuconej na kajaku, tak? To jest istotne, bo no, wędkę mamy tak słabą, że no po prostu no, zobaczycie zaraz, co się będzie działo. Także dla mnie to nie jest żadna zabawa, pokazałem wam, ale wolę już przykładowo wziąć sobie spinning, nie wiem, rzucić gdzieś na przykład w stronę tamtego drzewa, czy na prawo. Rzucam po prostu tym spinningiem generalnie też i przez środek. Jakbym był dalej od tej miejscówki, to oczywiście bym jak najbardziej rzucał pod to drzewo i wtedy fajne szczupaczki wyciągał. Tutaj też. I teraz są dwie sprawy. No same szczupaki bardzo fajnie się tu łowi. Są przyjemne do łowienia z kajaka. Natomiast co do łowienia tych łososi, czy zaraz zobaczymy, co wyciągniemy i prawdopodobnie takiego mamy, no jest to dosyć trudne, bo one tak się po prostu dziwnie okręcają, płyną w naszą stronę i potem, zobaczcie, robią się luzy na żyłce, trzeba naprawdę mocno okręcać tą wędkę, żeby było git. No akurat pstrąg to jest malutki, ale zobaczcie, jakby nie patrzeć, 119 doświadczenia, czyli mamy podobne wyniki jak na Skalnym Jeziorze, a po prostu jesteśmy w jakimś tam innym miejscu. Fajne moim zdaniem widoki, zobaczcie, według mnie bardzo pięknie zrobiona mapa, tam się jakieś ogniska palą. Według mnie naprawdę fajnie zrobiona mapa, prosta, ale coś innego. No i przede wszystkim jak traficie fajną rybę, no to naprawdę macie fajne wyniki. Także no ja wszedłem tutaj, no bo ile można siedzieć na tym Skalnym Jeziorze, ale oczywiście też alternatywą, jak ktoś nie jest jakimś żądnym przygód i po prostu mu jest ok posiedzieć do 30 levelu na Skalnym Jeziorze, no to jak najbardziej polecam siedzieć na Skalnym Jeziorze. W sumie sam chciałem to zrobić i mówiłem to w którymś z poprzednich odcinków, taki był w sumie plan, ale no gdzieś coś kusiło mnie, żeby spróbować coś innego. I tutaj myślę, że ten biały łoś, którego kiedyś na poprzednim koncie zaniedbałem, myślę, że był bardzo dobrym wynikiem, bardzo dobrym wyborem. Na razie jeszcze oczywiście niewiele złowiliśmy, ale myślę, że może będę wam pokazywał, jak coś będzie się fajnego tutaj pytało. Ewentualnie na sam koniec dniówki wam też pokażę, bo tu myślę, że nie ma co
się wiele rozgadywać. Mogę wam tylko pokazać jeszcze, jak tutaj bym się ustawił. Widzicie, bo to tak jest, no na tym kajaku nie bardzo mamy pole manewru, więc znów się trzeba obrócić. Ja tu naprawdę na przeróżne sposoby, słuchajcie, łowię. Na przykład można też rzucać w ten sposób tam, w stronę kolegi, który łowi. Naprawdę opcji jest wiele. Tylko musicie troszeczkę poczekać, żeby wam ta blacha opadła. Żeby tak przynajmniej na środku tej wody była na wskaźniku, a im niżej, tym lepiej. Także wtedy mi najlepiej te ryby biorą. Bo jak sami widzicie, jak jest za wysoko, to niekoniecznie. I tak sobie na przytrzymaniu pompujemy. Bez oczywiście użycia, bez szarpania, bez podnoszenia wędki, tak? Sobie pompujemy i zaraz myślę, że coś spokojnie tutaj powinno nam chwycić, bo no pora myślę, że już jest ok, według wykresu brań. Mam nadzieję, że czasem te wykresy się też bugują. O, mamy, zobaczcie. Mam skręcone na maksa kołowrotek, bo akurat mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście kajaczek płynie, gdybyście mieli na... No, gdybyście mieli, znaczy, warto się, słuchajcie, bardzo prosty sposób się przekonacie, kochani. Prosta sprawa. Wystarczy, że się zaklinujecie tym kajakiem gdzieś na chwilę i zobaczycie, jak wam zacznie ta ryba odjeżdżać na tak słabej wędce. To jest po prostu chwila, moment i... O, widzicie, tu mamy chyba jakiegoś pstrąga. Ja właśnie dlatego, kochani, lubię ich łowić, bo o, takie luzy na żyłce się robią. Trzeba tego mocno, mocno pilnować, moi drodzy. Teraz to do tyłu nas foluje. Raczej będzie pstrąg, bo szczupaki tak nam nie biorą. Ja, widzicie, widzicie, trzeba naprawdę mocno uważać, żeby pilnować tutaj, cały czas mieć. Zobaczcie, mimo że ten kajak nam ta ryba ciągnie, to zobaczcie, mimo wszystko jak odjeżdża. No wędkę naprawdę mamy słabą, bo mamy na rybę na 3,5 kg. I zobaczcie, chyba będzie po rybie. Nie, na szczęście się udało, widzicie? Są czasem rzeczy, które... Będzie na pewno jakiś pstrąg, coś w tym stylu. A nie, szczupak. Moi drodzy, szczupak. Jak to się stało? No to czyżby jakiś medalowy był, że tak ładnie nam... Że tak ładnie nam walczy? Ops. Przewracanie oczywiście kajaka czasem specjalnie robię, bo na to też jest misja, słuchajcie. Misja nazywa się do góry nogami. Jakiś fajny szczupak, tylko coś nie chce nam w żaden sposób ten szczupak do nas przyjść. Ciężka sprawa, żeby go wyholować. Coś będzie medalowy na pewno. Jeszcze unikata nie trafiłem szczupaka. Nie wiem, czy są tu w ogóle szczupaki unikaty. Tak nie sprawdzałem. No i patrzcie, no i co tu zrobić? No i co tu zrobić? Cały czas jest walka. To jest jedyny minus. Czy tym? Ale nie mam wpływu. A! Nie mam wpływu, bo... Muszę cały czas jakby okręcać wędkę, nigdy nie wiadomo, w którą stronę ta ryba płynie. Tego nie zawsze to widzisz. A 15 metrów nam odpłynęła. Powiem wam, że jeszcze ze szczupakiem tak długo nie walczyłem nigdy tutaj. To jest pierwszy szczupak, z którym tyle walczę, więc jestem ciekaw, co to jest. Jeszcze mi się nie zdarzyło tyle, słuchajcie, walczyć ze szczupakiem. Naprawdę. Dobra, dobra, dobra. Jest szansa, słuchajcie. Jest szansa jakaś. Ale jeszcze się nie zmęczył. Zobaczcie, 18 metrów się zrobiło. A to gagatek jeden, nie? Też tak jak mówię, no jak macie słabą wędkę, to jest jedyna opcja. Dobra, mamy go. Uf, udało się. Medalowy. No i zobaczcie, nie jest to wcale jakiś, nie wiadomo, no nowy rekord osobisty, okej. Okay. Ale sami widzicie, no... 1800 kaski, bardzo ładnie. 680 doświadczenia, też bardzo ładnie moim zdaniem. Ale jak sami widzicie, to nie jest, moi drodzy, aż tak duża ryba. To jest 6 kg, raptem szczupak, prawda? Więc to nie jest nie wiadomo co. O, uprząż sprzed. Niech ryba pociągnie cię. Aha, no dobra, czyli właśnie misję zrobiliśmy, super. Już mamy 100 żetonów gdzieś około uzbieranych. No i w siatce 7 kg ryby. No, było trochę zabawy, było trochę stresu, powiem wam, wiem, że to tylko gra, ale no, w momencie, kiedy wam nagrywałem, troszkę się zestresowałem, no bo widzieliście, jakie luzy ten szczupak robił. I to jest jedyny minus tego tak naprawdę kajaka. Takie coś raczej by nie miało miejsca na brzegu, bo byście byli w stanie to bardziej jakby, no, kontrolować. Ten kajak jest trochę taki, wiecie, nieobliczalny. Już coś następnego nam wzięło.
Oczywiście szczupaki też fajnie oddają, ale również cała reszta innych ryb tutaj dostępnych też bardzo fajnie oddaje, jeśli chodzi o exp, jeśli chodzi o kasę. Także no myślę, że to naprawdę ten biały łoś był bardzo fajną opcją, fajnym wyborem. Jestem bardzo zadowolony z tego złowiska i żałuję, naprawdę, z ręką na sercu żałuję, że na poprzednim koncie po prostu zaniedbałem. Łosoś. Łosoś szlachetny. Widzicie, nie jest on wcale taki wielki, bo ma 3 kilo, ale nie bylibyśmy w stanie go... No ale oczywiście za zwykłego łososia 3 kilo, 400 kaski, 159 doświadczenia, tragedii nie ma. O, i teraz mogę wam pokazać, jak właśnie tu idealnie się ustawiliśmy. Tam pod to drzewo się rzuca i też fajnie można szczupaki wyciągać. Także wiecie, no generalnie, no... No nie są to duże ryby, tak? Nie są jakieś nie wiadomo jak wielkie ryby, czy ten szczupak, czy ten łosoś, no nie są to jakieś olbrzymy, natomiast no chodzi o to, że nie bylibyście w stanie tą wędką, którą na przykład mam 3,5 kilo, tak, wyciągnąć go z brzegu, skoro zobaczcie jak się męczymy robiąc tutaj. Ja mógłbym dla was nawet takie coś zrobić, chociaż wiem, że to się skończy katastrofą, ale mógłbym poświęcić może po jednym przyponie, no trudno, życie i dograć po prostu łowienie tutaj na tym słabym sprzęcie z brzegu, ale wiem, że to się skończy katastrofą. To po prostu już... To już jest więcej jak pewne. No to jest, wiecie, to jest po prostu już pewna katastrofa. Także taki kamikadze aż nie jestem. No nic, to ja zrobię może, moi drodzy, jakąś pauzę. Chyba, że wam tutaj mi się uda jeszcze szczupaczka właśnie wyciągnąć. I po prostu pokażę wam później swój wynik na koniec tego dnia w grze, tak? Tego drugiego dnia. Pokażę, jaki tam wynik się udało wykręcić. Coś, o, prawie coś było, ale się zmyło. Dobra, to jeszcze raz sobie rzucimy, teraz może bardziej na prawo. Także pokażę wam, słuchajcie, jaki wynik się udało ukręcić. Będę łowił praktycznie tylko na spinning, nie chcę łowić na spławik, bo to po prostu będę przysypiał, przymulał. Możecie się podzielić w komentarzach, czy wy też tak macie, czy wolicie właśnie z kajaka łowić na spławik, czy wolicie na spinning, dajcie znać, zobaczcie, wszystko na czerwono, pięknie. Ta wędka w tym momencie nam na maksa skręcony kołowrotek, pięknie dopasowany mam sprzęt, ale no nie zmienia faktu, że jest to bardzo słaby sprzęt i naprawdę, naprawdę zobaczcie, jak zapieprza ten kajaczek. Ja tak tę misję ostatnio, słuchajcie, robiłem na poprzednim koncie, to robiłem na delcie, na jesiotrach, żeby to zrobić, też na karpiach, a teraz już zaliczę, a jak pójdę na deltę, to już z motorówką będę urzędował, żeby tam porządnie i szybko to załatwić, ale to jeszcze do 40 levelu trochę mamy, także na pewno bądźcie pewni, że 30 level zobaczymy jeszcze, jak tam sprzęt się odblokuje, nie spodziewajcie się, może być tak, że 31 wejdziemy na szczupaki na Michigan, bo nie chciał, powiem wam szczerze, nie chciałbym już idąc na szczupaki łowić je w ten sposób. Tutaj traktuję to jako pierwszy raz, gdzie z kajaczka sobie łowię, chciałem się pobawić, spoko, ale już na pewno nie chciałbym na Michigan łowić po prostu z kajaka, wolałbym, no chyba, że potwora będziemy z kajaka łapać, to spoko, ale wolałbym generalnie już łowić z brzegu, czyli mieć taki sprzęt przynajmniej, nazwijmy to 10-kilogramowy, czyli dwie gruntówki 10-kilogramowe oczywiście skompletowane i jedną nawet spinningówkę taką 11 kilo. Tak bym sobie to po prostu widział, tak bym sobie to wymarzył. Eksploracji, słuchajcie, w tym momencie robić nie będę, bo te ryby, które gdzieś tutaj są do złowienia, no mają się nijak do mojego celu, więc po prostu moim celem jest teraz zarabiać. Zobaczcie, 700 kaski, 354 doświadczenia. Zatrzymaj, ja wam tylko jeszcze pokażę. Moje już 14 kilo ryby, prawie 15 w siatce. Zobaczcie, 16 koła, 17 koła prawie już mamy odzyskane. Także po tym myślę, że już będzie ponad 30. Także spędzę tu, myślę, bite 5 dni. I kasa będzie na inwestycje. A zobaczymy jeszcze, jak szybko mi wejdzie ten level. Ile czasu mi to zajmie, odkąd zatrzymam nagranie. Moi drodzy, może włączę stoper w telefonie, albo sprawdźmy, która jest godzina. Dobra, to jeszcze minutę do równego. Także zobaczymy, moi drodzy, jak to wyjdzie, ile czasu mi zajmie po prostu wbicie kolejnego levelu.
tutaj łowiąc cały czas w ten sposób, no myślę, że nie ma sensu was tutaj dalej męczyć, was zagadywać, po prostu zrobimy pauzę i zobaczymy się, jak wbije po pierwsze nowy level, czy już chyba 28, bądź opcja druga, jak oczywiście skończę dzień, zapełnię siatkę, znaczy jak zapełnię siatkę, no bo zapełnienie siatki będzie gwarantem zakończenia dnia, bo ja jakby do siatki wrzucam totalnie wszystko, jak leci, tutaj już na to nie patrzę, ta siatka 70 kg, myślę, że jest spoko, wrzucam wszystko, jak leci i lecę na następny dzień, dobra, coś tu mamy, to zaraz się dowiemy, ile nam brakuje do kolejnego levelu, tutaj chyba coś mniejszego, może niekoniecznie, chyba że szczupaczek zwykły, no te szczupaczki zwykłe też, wiecie co, są bardzo wdzięczne te zwykłe szczupaczki, bo one tam po 3 kilo mają, a też no jakby tak nie walczą aż super gwałtownie, no to na pewno nie będzie szczupaczek, ale a propos szczupaczków, są one wdzięczne, bo szybko się je wyciąga i czasowo, wiecie, fajnie to oddaje, a też jeśli chodzi o kasę exp, jest całkiem przyzwoicie, także wiecie, już miałem dosyć łowienia tam tych pstrągów Colorado i tak dalej, tak, i tych złotych pstrągów, no bo to ile można, słuchajcie, fajnie łososie, pstrągi, no fajnie tam było na tym Skalnym Jeziorze, ja uwielbiam tą miejscówkę, ale z drugiej strony, no ile można ciągle w tym samym miejscu siedzieć, wiecie o co chodzi, człowiek potrzebuje jednak troszkę tej zmiany, dlatego łowisko jak najbardziej, moi drodzy, zmieniliśmy. Zobaczymy tylko, co nam się tu wyciągnie, o ile nam się wyciągnie. Właśnie, bo to jest wada niestety. Jak się zaklinujemy, to zobaczycie, jak ona odpłynie. No i właśnie widzicie, jak odpływa. Widzicie, nie ma ryba, znaczy ma ryba jakby taki hamulec, czyli tak jakbyśmy byli na kotwicy i zobaczcie, jak nagle ona nam odpływa. Dlatego musicie zawsze tego pilnować, żeby nie mieć tej kotwicy zarzuconej, no bo to wtedy nie ma to różnicy, czy byście łowili z brzegu, czy z kotwicą na kajaku, no to wtedy byłoby to jedno i to samo, nie? Ta ryba wam tak... A, tam kolegi jest ryba chyba, ktoś inny łowi, albo ta tak szybko zasuwa. Nie wiem, ta ryba, słuchajcie, jakieś turbo ma w dupie, bo raz jest na lewo, raz jest na prawo, zobaczcie, co ona robi. Ale może nam się uda ją wyciągnąć. O, mamy ją? Łosoś szlachetny. No to zobaczcie, tyle mamy doświadczenia. Ja sobie zapisuję, którą mamy godzinę i zobaczymy, ile czasu zajmie mi wbicie kolejnego levelu. Także pauzujemy grę i do zobaczenia za chwilkę. No i jesteśmy, moi drodzy, z powrotem, właśnie widzicie, cyk, równe 50 minut i mamy wbity 28 level. Zajęło mi to 50 minut, zapełniłem siatkę. Oczywiście przyznaję wam się, że no teraz będę czas przesuwał. Przyznaję wam się, kochani moi drodzy, że przed nim czas. No, takie mamy wyniki, czyli prawie 16 tysięcy kasy, expa 7300, bardzo fajnie, no i znowu trzeba oczywiście kajaczek przedłużyć. Jedno wam się przyznam, można było, moi drodzy, zrobić to wiele szybciej, natomiast dwie ryby mi uciekły. Generalnie, no jednak pamiętajcie, że łowimy wędką praktycznie 3,5-kilogramową na taką rybę i no i jest to wyczyn, bo czasowo, słuchajcie, trwa to o wiele dłużej, teraz nam tu śnieżek pada, ciekawe jak nam chmurę będą brały te ryby, jeszcze bliżej muszę podpłynąć kawałek, mam taki marker na medalowego, może uda się tam jakiegoś unikata złowić, ja nie wiem w ogóle, czy tu kochani, w ogóle są unikaty, mówimy oczywiście o szczupakach, a nie ma, ja się dziwię, że nie ma unikata, no dobra, tam sieje kanadyjską unikata oczywiście, trafiłem pstrąga źródlanego, możliwe, że też. A zresztą już nie pamiętam, bo chciałbym unikata złowić karpia, znaczy karpia, oczywiście nie karpia, tylko szczupaka. Natomiast no, to już pewnie będziemy robili na Michigan. Czyli mamy dwa levele, moi drodzy, do... No, to sobie gadam i rzucam. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle z misji, moi drodzy, bo są te misje, tu jest tylko jedno. White to się tak nazywa, w ogóle te nazwy są trochę powalone. No i musiałbym złowić mnie, szczerze na razie mi się nie chce, wam powiem szczerze, tych tutaj ryb łowić i robić konkretnie tej misji. Także o, mamy 31 tysięcy, także myślę, że po kolejnej zapełnionej siatce już będzie 45, także zbieramy kasę.
po to, żeby kupić sprzęt na nowy level. Także tutaj nie będę robił, myślę, że moi drodzy, eksploracji na tym konkretnym białym łosiu. Będę, moi drodzy, po prostu tutaj sobie łowił cały czas na spinning. No jest to, powiem wam, naprawdę wyczyn. Jest to troszkę trudne, bo na wędce 3,5 kg, no gdzie no spokojnie te ryby są od 3 do 6 kilo, to jest to wyczyn. Jest to wyczyn, mimo że na kajaku jest łatwo. No to tak swoją drogą musiałem sobie przypomnieć, jak się pływa kajakiem, bo jak byłem na poprzednim koncie na jednak już wyższym levelu, no to cały czas pływałem, słuchajcie, motorówką. Praktycznie z łodzi też nie łowiłem, łowiłem zazwyczaj z brzegu, bo już miałem dobre wędki. Także to jest dla mnie teraz wyczyn, wiecie, łowić z wody. Jest to coś innego, coś ciekawego. Nie mówię, że nie, troszkę zabawy. Coś nam się tu złapało, pstrąg źródrany. No nie ma dużo, zobaczcie, to jest bardzo porównywalne akurat z pstrągami w Skalnym Jeziorze, także tutaj nie, ale generalnie wrzucam na początku wszystko do siatki, tak jak leci, a później jak już dopełniam tą siatkę, to tak jak było właśnie chwilkę przed biciem levelu, niewiele mi brakowało, chyba dwie ryby do wbicia levelu, no to postanowiłem, że te dwie ryby z siatki wypuszczę, jakieś tam małe pizderytka, które miały tam po 100 kasy, a exp i tak zresztą zostaje, więc wypuściłem, złowiłem nowe i lecimy dalej. No tu myślę, że nie ma co wam wielce pokazywać, jak widzicie, zmieniłem też taktykę. O, może o to wam jeszcze pokażę. Nie rzucam tylko pod to drzewo, ale również rzucam tam fajnego medalowego, trafiłem, mogę wam bojkę markera pokazać. Tutaj jest taka szczelina między tymi skałami i tu fajnie biorą szczupaczki. Także jeżeli chcecie głównie szczupaka złapać, to jest szansa, że właśnie w tej szczelinie będziecie mogli go wyciągnąć. Jak nie, no to oczywiście można również rzucać pod to drzewo. Raz rzucam, widzicie, na marker tam, raz rzucam pod drzewo i tak się bawię. No i przypuszczam, że teraz zapełnienie siatki to na pewno nie będzie nowy level. No te dwa levele to będzie troszkę do napocenia. Ale moim celem poza odcinkiem w dniu dzisiejszym jeszcze jest troszkę przesiedzieć, wbić ten 30 level, po to, abyśmy się jutro, moi drodzy, mogli już spotkać i śmiało, śmiało zacząć Michigan, ale już myślę, że na lepszym sprzęcie. Moim marzeniem, moim celem byłoby oczywiście to, żeby ten lepszy sprzęt kupić. Teraz nie będziemy tego sprawdzali, bo na łowisku i tak nie sprawdzimy. Natomiast na pewno chciałbym to tak jakoś fajnie, wiecie, rozegrać, żeby ten sprzęt pasował, był kompatybilny ze sobą, czyli wędka to tak myślę, że z 8 kilo absolutne minimum, 8-9 kilo, oczywiście z kołowrotkiem, z żyłką, z przyponem, żeby to wszystko się fajnie skomponowało, czyli chciałbym mieć dwie wędki tak naprawdę gruntowe i jeden spinning i w takiej konfiguracji chciałbym pójść na szczupaki. No i zobaczymy, co z tego będzie. Także, tak jak mówię, tutaj na białym łosiu eksploracji jakoś mnie nie chce specjalnie mi się łowić, robić, tym bardziej, że jest tylko jedna eksploracja, a nie dwie, tak jak zazwyczaj były na innych łowiskach. Może coś jest ukryte, czegoś nie zauważyłem, nie wiem, ale generalnie nie chce mi się tej eksploracji robić. Te ryby, które tu są do złowienia, nie wydają mi się jakieś tam, powiedzmy szczerze, interesujące. Także ja sobie jeszcze szczupaczki połowię, czy tam jakieś fajne pstrągi. W ten sposób powbijam level na tej wędce, słuchajcie, 3,5 kilogramowej. Jakby jeszcze ktoś nie wierzył, to taką wędką teraz łowię. Zobaczcie, to jest moja wędka. A nie, przepraszam, 4,5 kilo. Kłamałem niechcący. Pomyliło mi się. 4,5 kilo, 4,5 kilo, 4,5 kilo i przypon troszeczkę mocniejszy. Być może gdzieś tam bym porzucał na te żywce Shiner, ale powiem wam szczerze, że też mi się nie chce, bo szkoda mi tych żywcy. Jeśli tutaj są tylko szczupaki medalowe, to wolę się zaopatrzyć w odpowiednie przynęty i wtedy działać mocno na Michigan. Tam będziemy na żywce Shiner jak najbardziej rzucali. Pokażę wam jedną fajną miejscówkę z brzegu, gdzie naprawdę fajnie te szczupaczki będą brały. Także ja już się nie mogę doczekać, bo tutaj już mi te szczupaki trochę taki przedsmak tego wszystkiego zrobiły. Także moi drodzy, o, no do widzenia. Myślę, że wam fajną rybkę jeszcze jakąś złowię. Pewnie będzie to szczupaczek tutaj, ale może być równie dobrze coś innego. Bo to tak naprawdę nigdy pewności nie mamy. Ale jak widzicie, szczupaki takich luzów nie robią jednak. A te pstrągi są straszne w łowieniu. I trzeba naprawdę bardzo pilnować wędką.
bo lecą lewo, prawo w twoją stronę, za chwilę odpływają i robią luzy na żyłce i szczególnie, wiecie, na kajaku jest to dosyć, dosyć uciążliwe. Także mam darmowego Ubera w tej chwili, wiezie mnie, słuchajcie, ta ryba jeszcze niezidentyfikowana, wiezie mnie po jeziorku Biały Łoś, żebym sobie popatrzył, jak ładnie pada śnieg między tymi górami, czy minus 1 stopnia, chociaż powiem wam szczerze, tak trochę nie dopracowali jednej rzeczy, bo aż się rzuca w oczy, że no jak widzicie mamy gołe ręce, jesteśmy cienko ubrani, a tu minus 1, no nie wiem kto normalnie by w takim stroju, na takim mrozie, jeszcze na jeziorze, na wodzie wytrzymał, także no troszkę się tutaj nie popisali twórcy, mogły być jakieś rękawiczki w taką pogodę, żeby to wszystko było bardziej realistyczne. No, raczej to szczupak chyba nie będzie. To jest coś zupełnie innego, bo ma większą płetwę. Także ciekawe, co nam się tu trafi. Nie wiemy, drodzy, nie wiemy, ale walczy ostro. Szczególnie, że nie mamy zbyt mocnej wędki. No, jakby nie patrzeć, to wszystko tutaj walczy z tą wędką. No i tak walczy, że kurczę, nam znowu luzy robi. Nie lubię tych luzów, strasznie nie lubię. Dawaj, chodź tu do mnie. Dobra. Aha, łosoś szlachetny. No widzicie, żadna wielka ryba, 270 doświadczenia, 610 kasy, całkiem przyzwoicie. I tym akcentem, moi drodzy, się z wami po prostu pożegnam. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy już na 30 levelu uderzali w szczupaki na Saint Crocs. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć!